Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko i serdecznie w kolejnym odcinku z Grydinkum. Moja tutaj zamaskowana postać już czeka, więc odpalamy gierkę i ruszamy zwiedzać ten wspaniały świat pustynny i nie tylko pustynny, i też tropikalny i kangurowy, taka australijska trochę przygoda. Co byśmy chcieli dzisiaj zrobić? No zobaczmy, co mamy do roboty. Czyli stoimy sobie na... Czemu mi się... A, właśnie się zrobiło mięso. Dobra. Stoimy sobie na deszczu. No jest przyjemnie. To jest taki letni deszczyk, jak widzicie. Więc jest ciepło dosyć. Parno i trzeba po prostu... No i przyjemnie na takim deszczyku. Chociaż widzę, że burza się zaczyna. Dobra. Przestanę już gadać głupoty. Zobaczmy, co mamy do zrobienia. Musimy wykopać cztery rzeczy. Cztery razy. Dobrze, nie ma problemu. Clear to free stamps. Pieńki rozwalić, dobra. I coś zrobić na cooking table. Problemów raczej z tym nie będzie. A więc, pierwsze co? Poszukajmy o te pieńki. Cyk. Musimy takie dwa zniszczyć, czyli to nie... To jest praktycznie żaden problem, bo tu... Tylko trzeba znaleźć pieniek, bo nie ma. O, jest. Zaraz przy muzeum. Pyk. Zaliczone. Następnie wykopać parę rzeczy. Więc ja bym sobie detektor w ogóle metalu wrzucił. Tak na szybko. Poszukał jakichś skarbów. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. O, było. O, tutaj. A więc, cyk. Dobrze, beczuszka. Jak najbardziej. Bierzemy wszystko i zakopujemy. Okej, okay, już mamy połowę. Czyli jeszcze jedną rzecz znajdziemy. I zaliczone zadanie. Wzięliśmy, zakupujemy, zaliczone zadanie, jest świetnie. No dobra, to teraz trzeba tylko coś ugotować. A żeby ugotować coś, zastanawiam się, czy nie będzie trzeba mięsa załatwić, bo ja już właśnie, no właśnie, zużyłem mięso, więc muszę zapolować. Wow, ale walnęło. O, ile tego mięsa dostaliśmy? Jedno. Ja potrzebuję 3 mięsa. A co tutaj źle? O! Co ja mogę z tym zrobić? To jest jakiś... Słuchajcie, to jest jakiś, kurka, kamień elektryczny. Nie wiem, czy to dobrze robię, że to walę, ale... Dopiorąż to walą, nie? Nie wiem, czy to się w ten sposób to bierze. Ale zobaczymy, co się stanie, jak go zniszczę. Opal. Znalazłem opal. Shiny gemstone. O kurka. O kurka! Dobra. Ile da mięsa? 2. Super. Tu mamy już 3 kawałki mięsa na to, aby skorzystać z kuchni. Ale opal! Kurka, co ja z tym opalem mogę zrobić? Zaraz sprawdzimy, moi kochani. Mangrove stick potrzebne są. Gdzieś je włożyłem, chyba tu. A mam mięso jeszcze, kurczę. No dobra. Zróbmy sobie to.
I zaliczono zadanie. Świetnie. Teraz mogę resztę, znaczy patyka mogę odłożyć. Trzeba pamiętać, że tu mam mięso. I te pierdołki muszę podkładać, które tutaj mamy. Nie wiem, czy to się do czegoś przyda. Mam jakieś kości, żarówki, giry, coś. Ale opal. Wezmę go jednego. Zobaczymy. Ale nie, to w sklepie. Czy ja mogę go tu... On jest za mały, żeby go chyba tu przełożyć, prawda? No chyba za mały. Ja bym chciał sprzedać ci to. 15 tysiaków? Hmm. 15 tysiaków, to ładnie. To tutaj mam jeszcze kolejne 45 plus. Ale czy... Czekaj. Ja chcę się zobaczyć, co się stanie, jak ja go zaniosę do muzeum. Bo może w muzeum jeszcze muszę mieć tego opala. Dobrze może by było. Cześć, Teodor. No, cześć. Donation. Motylka. Czyli nie mogę tam tego. Wiesz. Stówę daj, dobrze, wezmę. To wszystko. Słuchajcie, słyszę. To samo. Ja słyszę gdzieś. Kurczę, miałem wrażenie, że słyszę znów ten naelektryzowany. Gdzieś tu. No słyszę go. No właśnie. O, go mogłem podnieść. A mogę go w sklepie sprzedać taki? Thunder Egg. 96. No bo tak, no to nie, no to je dobrze, proszę. Kurka, czyżbym ja stał się bardzo bogaty? Polujemy na Thunder Eggi teraz. Muszę się tylko wsłuchiwać. Czy gdzieś jeszcze... Nie słychać naelektryzowanych kamieni. Bo teraz trzeba polegać tylko na słuchu tak naprawdę. Dlatego ja się trochę przymknę. To było to chyba. Słyszałem, ale to było chyba przy tej stacji. Przy tej wieży. Gdzie ja będę biegał, szukał. Bo to jest bardzo cenne.
Chociaż teraz to nie słyszę już. No nie, no chyba... Nie ma co, bo to czas tylko ucieka. Więc... Mogę iść ewentualnie na jakieś poszukiwanie, ale... Ale raczej... Zobaczymy, może przy okazji znajdziemy jakiś... Tutaj jakieś muchy latają. A czy są one w ogóle na mapie, by zaznaczone były? Chyba nie. Ja powinienem wziąć zlecenie jakieś. Bo ja widziałem na... Dobra, nie ma co. Wracam do tej tablicy ogłoszeń, bo tam widziałem nowe ogłoszenie jakieś. Polecimy do tablicy ogłoszeń. Może znowu będzie jakaś walka z jakimś włosem. A może coś innego, prostszego, łatwego, przyjemnego. No ale no fajny ten kamień, taki tak, no pieniędzy dał mnóstwo. I opal jak się go rozwali jest. Także to się ładnie ceni. Dobrze, lecimy do tablicy ogłoszeń. Później z babcią się będziemy widzieć. Zobaczyć, trzeba zobaczyć, czy ona coś potrzebuje. Bush Devil Capture Reward i Magpie Capture Reward. Co to jest? Animal Research Center. There is an increased reward for capturing the Bush Devil for a limited time. You will receive your rewards next day. 26 kasy. Bring capture Bush Devil to a drop-off point for increased reward. Ale co to jest Bush Devil? A to daje mi, there is increased reward of capturing magpie for limited time. You will receive your reward. Czyli jakąś magpie trzeba złapać. Ale jak to się łapie? Bring capture magpie for increased reward. Co to jest magpie? Co to, jak łapać zwierzęta w ogóle w tej grze? Ja bym musiał zobaczyć... A on dzisiaj nie Animal Research nie ma? Nie ma? O kurka, bo było, nie? Niedawno jeszcze. Wczoraj, poprzedniego, czy wczoraj, w sensie poprzedniego dnia w grze. Ale przecież nie budowałem, czyli on dzisiaj nie odwiedza wyspy. Dobra. Zobaczmy, czy tutaj coś nowego jest do tworzenia. A są nowe rzeczy. Wooden Flower Bed. Moglibyśmy zrobić takie rzeczy. Ale mamy też bulletin board. A nie, to zrobiliśmy już. To tu kilka rzeczy robimy. Kamer. Slowly things. Spear, ale to jest potężna broń. 8. No, Spear ma 4. Czy Spear jest też fajna? Dobrze. Babcia? Hej. No. Cześć, babciu. Gadaj ze mną. Co byś potrzebowała? Głodna jesteś. Okej. Zobaczmy, czy mamy coś do jedzenia. Mamy mięsko jedno. Mogę jej dać. Damy jej jedno mięso. This is for you. Proszę cię bardzo. Najedz się dosyta. O! Ona nie jada mięsa. Naprawdę? To nie. Co byś chciała? Ci mogę dać owoce, jakie chcesz jakiegoś. Czy byś chciał jakiś potężny, jakieś dobre danie, żebym ci przygotował? Bo mógłbym, ale... A to zjesz? Zobaczmy, czy będzie chciała to. Może już nie będzie chciała, bo już powiedziała, że już nie jest głodna.
Sprawdzimy. Let's chat. Need anything? Nie, już teraz dziękujesz. No to nie. Jak nie chcesz, to nie. Johnny wiemy, że jest mięsożerny, on mięso wcina. Babcia nie, w takim razie by trzeba pamiętać, że babci będziemy dawać owoce. Daj, nie wiem co tam chcesz mi sprzedać, ale daj, ja biorę. Red Singlet. O Jezu, nową koszulkę. Za 1100. Zobaczmy jak wygląda. O! Wolałem swoją. Tak. A jakbym ci ją sprzedał z powrotem? Ile mi za nią dasz? Sześćset? A ode mnie z Kuba jest ją 1100. No dobra, niech ci jest. Zastanawiam się, czy to sprzedawać, te dżemy, wiecie? Jeszcze mam Ladybird dla niego, czy tam coś tam, jakiegoś robaka. Zastanawiam się, czy mógł sprzedać ten opal. Dwa i to. Sell. A jedną sobie schowię. Dobra. Jeden sobie opal zostawię w razie czego. Może się do czegoś przyda, może będę mógł wykraftować kiedyś coś z niego. Cyk tu. A to nie wiem, mogę zjeść sobie nawet. Mięso do jedzenia mam, kostkę to do tej skrzyneczki. Ach, smacznego. Dziękuję. Okej. Okay. Troszkę przybliżymy i chyba pójdziemy dalej szukać. Może jeszcze znajdziemy taki kamień naelektryzowany. Ale czekajcie, może to zlecenie, jak weźmiemy jedno zlecenie, to tańsze może. Zobaczymy, bo może być ono mniej trudne, żeby złapać jakąś makpi, nie wiem co to jest. Bo ja nie wiem, czym się tu, czy to jest coś małego, że na przykład siatki nie mam. O ja cię, kup. I'm good, sorry. Gdzie masz siatki? Siatka na owady, tu jest. Tak. Proszę cię bardzo. Dzięki. Dobrze, ja sobie od razu ją postawię w odpowiednim miejscu. Do jedzonka coś to tu. I lecimy. I lecimy. O jest, dobra, to weźmiemy. Dobrze, i teraz popatrzmy na mapie, gdzie to coś jest. Nie ma? O-o. Zaraz w takim razie. Tasks. Magpi. Capture. Bring captured magpi to drop off point on increase reward. Ale co to jest tu magpi? Nie mam pojęcia co to jest magpi. Kurka. Nie wiedziałem, nie wiem czy to jest jakaś ryba. A wiecie co, muszę chyba... może sprawdzić na szybko co to jest tu magpi. Żebyśmy wiedzieli... to jest ptak. To jest... magpi to jest ptak, to jest sroka chyba.
Uhuhu, to jak można złapać srokę za ogon? To jest magpie. Jak ja mogę złapać ptaka? Jak można znaleźć złapać ptaka w tej grze? Nie mogę złapać ptaka, tak się nie złapie go. Sroki nie złapie tak szybko. Bo to jest siatka na motyle. To ja musiałbym jakąś pułapkę umieć zrobić na te zwierzęta, prawda? Czyli myśliwym być bardziej, kupić sobie lepszą licencję może od babci. What's new? Do anything? What's new? Chyba nie, chyba już teraz licencji nie wykupimy od niej. No trudno. Magpie nie złapiemy, bo nie mamy żadnej pułapki na nią. Ale co bym zrobił? Jeszcze jest dopiero 5:34. Ja się jeszcze przelecę i poszukam troszeczkę, może gdzieś jakiś kamień właśnie naelektryzowany będzie. A jak nie, no to idziemy spać. I wsio. Ups. Nie słyszę nigdzie. Nigdzie nie słychać. Więc... damy sobie raczej spokój. Jest 6:00. Tak, już jesteśmy na takich pustkowiach. Dobra, wiecie co? Ja będę... Co tutaj? Tutaj mogę palmowe drzewo jakieś sobie zebrać jeszcze. A nie, dobra. Słuchajcie, jest już 6:20. Ciemno się robi. Czas i brzydka pogoda, deszczowo. Wracajmy do domu. Idziemy spać. Ups. Akurat krokodyl wyskoczył mi przed nosem. Biegniemy, biegniemy. Jak najszybciej się da. Szkoda, że więcej tych nie znaleźliśmy. Kamieni, tych ek naelektryzowanych. Jajek. No cóż, cóż. Nic się nie stało i tak znaleźliśmy dwa, sprzedaliśmy, jest dobrze. Zarobiliśmy pieniążki, idziemy spać. Pięknie polowanie poszło w górę. 142 dzisiaj zrobiliśmy. Wow. Someone is visiting island today, czyli... idziemy do babci przede wszystkim. Może się uda nam dowiedzieć, jak zrobić pułapki jakieś. No cześć. Licencje. I teraz przyjrzyjmy się. Dwa tysiaki. Ojej, a ja mam 7, to ja bym mógł. Hunting license, better weapons, unlock traps. Tak jest. Copper spear.
i Copper Hammer i Rock Teeth Buff. Metal Detection lepsze też bierzemy. Okej. Okay. Trapping License. Teraz możemy Trapping License odblokować. Animal Collection Point. Simple Animal Trap. I o to chodzi, zobaczmy. Simple Animal Trap. Gdzie jest? Tu. Tin Bar, Mangrove, Old Spring. To mogę zrobić. 8 sticków potrzebne. Trzeba iść kupić. Trzeba iść narąbać sticków. Mhm. Zrobimy pułapkę. Jak się robi copper taką? Copper Bar 1 i Palmwood. Może by była lepsza. Nie no, byłaby na pewno lepsza. Drop trapped animals inside the receive to receive reward. To bym musiał jeszcze zrobić. Palm, hardwood, mam dwie planki. Palm, planki i nailsy. Czy w ogóle to mogę przypinać? Czekajcie. Track recipe ingredients. Gdzie? Tu! Haha! Świetnie! Ktoś pisał mi właśnie, że mogę to zrobić, a ja w ogóle... zignorowałem. Niedobrze. Niedobrze, moi kochani, niedobrze. Mam dwie takie. Cyk. Dobra. Teraz palmut. Cyk, palmut. Cyk. I nailsy. Nailsów chyba nie mam, bo korzystałem je. Nie. Mam. Wszystko jest. Idziemy zrobić sobie... Ja na razie nie robię stołu warsztatowego u siebie. Skoro babcia ma, to po co? Ale mogę to zrobić. Dobrze. Następnie będziemy... to chcieli sobie zrobić. A więc... trzeba zobaczyć, czy mamy jakieś sztabki. Wydaje mi się, że nie. Ale mamy to. I to wszystko. Czy tutaj mamy sztabkę? Mamy sztabeczkę jedną. Ekstra. Mango Sticks i Old Spring. Old Spring jedną tylko. I Mangrove Sticksy chyba mam tylko jeden, tak. No to lecimy zrobić Mangrove Sticks, czyli musimy lecieć na dżunglę po więcej patyków. Właściwie nie na dżunglę, ale no to jest blisko, tak, na bagna można powiedzieć, o. Bo to jest... aż nie tak bardzo daleko. Moment, to zaraz tam będziemy. Czy to było... tutaj? Koło. Tak zastanawiam się, czy to nie było czasem tutaj przy tej dżungli. Co ja wycinałem trochę. Po drugiej stronie. A nie, z tamtej strony też jest, dobra. Niedużo tego, ale coś tam zawsze jest. Tutaj są te mangrove sticks. Wiem, że tak średnio widać, ale nie lubię obracać ekranu za bardzo. Lubię mieć północ na północy. Okej, i mamy sticksy. O, jeszcze jeden. Dobra. Trochę ich trzeba zebrać. O, to można rozwalić. To będzie sticks, dobra. Czyli w sensie patyk, nie?
trzeba ich jak najwięcej zebrać, jak już tutaj jesteśmy. Przy okazji. Dobra. Jeszcze jeden leży. O, mogę jeszcze te z wody. Świetnie. Tutaj też są jeszcze. Ops. Jeszcze tego. Mhm. I od razu jakieś zaliczone zadanie, proszę bardzo. A co my tutaj mamy? Smash 3 rock ores. Kamienie, surowce. Proszę cię bardzo, to będzie jakiś kwarc, co tam. Kwarc mamy. Więcej kwarcu. To nie jest jako surowiec zaliczane? No, ciekawe. Dobra, skoro to nie jest jako surowiec zaliczane. No to nic, no to idziemy. Idziemy gdzie indziej. To mogę wziąć. Kamienie też miałem rozwalać, więc trzeba rozwalić. Dobra. Dobra. Co to jest za X? Widzicie ten X? Widzicie ten X? Aha. No bo sobie ulepszyliśmy szukanie też, nie? To może mogę teraz nawet w ten sposób może wyszukiwać. Dobra, mamy... Możemy walnąć w żelazo. Nie, w cynę, przepraszam. O, i tym razem zaliczyło. Super. Będziemy cynkę rozwalać po drodze też. Szukamy, moi kochani, cyny. Szukamy. O, tu jest cyna. Bardzo dobrze. O, się zmęczyłem. Dobra. Mamy mięcho. Mogę zjeść. Trochę dało. Jak za mało, to jeszcze więcej. O, więcej energii mamy już. Możemy podnieść. Możemy podnieść. Rozwalić kolejną cynę. Żeby zaliczyło nam dniówkę. Jeszcze co mamy zrobić? Tym 300 wydać kasiory. Ale to zobaczymy. Dobra, teraz idziemy zrobić sobie pułapkę na ptaka. Jestem ciekaw, czy uda mi się zaliczyć to zadanie dzisiaj jeszcze. Żeby złapać srokę za ogon. Dobra, lecimy do babci. Cyk. I chcemy zrobić to. Jest zrobione. Teraz trzeba tą pułapkę gdzieś postawić. Gdzie ją postawię? Najlepiej tam, gdzie sroki latają. Sroki latają wszędzie. Już teraz nie widzę już. List mam. Nie sprawdziłem skrzynki. O, tutaj latała sroka jakaś. Przed chwilą... O, tutaj lata. Dobra. Skoro tutaj lata, to ja tu postawię pułapkę. Czy coś mogę do niej włożyć? Owoc jakiś. Ziarno najlepiej, nie?
Mamy gris, gras jakiś sit albo coś. Podnieś. Zobaczymy. O, sroka była. Czy ja mogę jakieś tam ziarno powkładać? Dobra. Przeczytaj tego lista od pani Fletch. You've been working hard, dobra. I to, pracujesz ciężko i nie zostało to niezauważone. Jako, że zwiększasz swoje umiejętności odnośnie hunting, polowania, a nie, zwiększasz swoje umiejętności, to nowa licencja na polowanie się pojawiła i możesz tam przejść do mnie i ją po nią. Dobra, mi się wydaje, że to już zrobiliśmy. Czekaj. Ja bym wrzuciłem grass seed do środka. Zobaczymy, może się sroka złapie. Może. Dobrze, jest. Old Spring Mangrove, to nie, to tego już nie chcę robić. To muszę iść do babci, aby odłożyć, znaczy odczepić ten, tą blueprint, który się tutaj miałem, mam przyczepione. Czyli to już nie rób trap. Track. co byśmy chcieli teraz zrobić? To mam zrobione, to muszę gdzieś postawić. Może spear, może lepszą spears. Palmwood i dwie copper bar. Nie mam. Mam jedną. My mamy jakiś dług? Mamy. 1, 2, 2, 4, 3, 3. Nie mamy. Nie mamy żadnego długu już. I tak jestem bogaty. Okej. Okay. Tutaj muszę gdzieś się postawić. Dobra. To muszę gdzieś postawić, więc... Żadno się nie złapało jeszcze. Może być tu. Dobrze. Okej, okay. Co teraz? Co teraz? Teraz chciałbym zobaczyć, czy mogę zrobić sobie lepszą włócznię. Czy ja mam sztabkę koperową? Tutaj nie mam. Ale zaraz. To wywal. To przenieś tu z powrotem. Tutaj kamieni nie mam, ale idziemy do tych na zewnątrz skrzyneczek. A więc to... kamienie... Quartz. Looks expensive. Kinda isn't. No dobra. To. A ja bym zastanawiał się, czy ten kwarc ja mogę włożyć do pieca tu? Mam 5 akurat ich. Nie, nie mogę. No to wkładamy go do skrzyneczki. 9 za to mogę. Ale ja bym wolał pochodzić, poszukać może jeszcze miedzi. Czy nie miedzi? No tak, koperku. To teraz czy ja znajdę koperek gdzieś tutaj? Rzadko widać koperek gdzieś. Gdzieś widziałem przedtem, jak biegałem, ale olałem go. O, jest. Kilof mi się zniszczy za chwilę.
Zaraz mi się kilo zniszczy. Może chociaż ten jeden koperek jeszcze wydobędę. Tu jest jeszcze jeden, nie? Da radę, czy nie da rady? I zniszczył się. Nie, tym nie da radę. Trudno. Nie mam jedzenia. Ale jest tutaj limonka. Okej. Okay. Możemy ją zjeść. Trochę energii odzyskamy. O, najedzony jestem. Okej. Dobra, lecimy. Lecimy, moi kochani, zrobić sobie sztabki koperkowe, miedziowe. I... i lepszą. Dzidę. Włócznie. Czy jak to tam nazwać? Dobra. Zobaczmy, czy się złapała jakaś sroka. Czy jakiś zwierzaczek. Nic się nie złapało. Dupa. To chyba tak nie działa. No trudno. Okej. Jestem najedzony. Ten jeden koperek tutaj mogę dorzucić z powrotem. Świetnie. Dobrze nam idzie w ogóle. Jest git. Tutaj mamy więcej jedzonka, proszę. Czyli muszę teraz kupić jeszcze kilofa u naszego przyjaciela, zanim zamknie. Bo zajmę parę minut, by zamknął. Miałem wydać 300 u niego, 3000, nie? 1200, biorę. Dobra. Co tu mamy? Metal detektor, copper bar, mine pass. Ja nie mam mine pass. Tutaj mamy lepszy fernis, nie? Pytanie, czy ja go chcę. A co tutaj było? Wheelbarrow. Po co mi to? To 30 kosztuje, a wheelbarrow? 80. O, mamcio. Jakbym kupił jedną sztabkę żelaza, miedzi, to bym wydał u niego 3000. Proszę. No i zaliczone zadanie. I mam, mogę zrobić sobie... O, tutaj też mam... mangrove sticky gdzieś są. Tu mam. I chodźmy zrobić sobie lepszą włócznię. A babci już nie ma. Co jeszcze potrzebuję? Ach nie, ja potrzebuję tylko palm wood plank. Pomyliło mi się, widzicie. No dobra, no to palm wood planks. To sticky oddamy. Pyk. Palm wood. Raz i dwa, bo tam były chyba dwie trzeba. Jak się nie mylę. Cyk. Cyk. Zróbmy sobie. I jeszcze mnie coś zastanawia. Jeden potrzebuję na razie, dobra. Zastanawiam się, czy ja mogę ten gem, ten opal, wsadzić do tego. Nie, dobra. To jest chyba tylko na sprzedaż. Nie ta skrzynka. Okej.
Zróbmy sobie tą dzidę w końcu. Lepszą. O Boże, co jest? Dwa bar, copper bary, kurka. Biega stąd dotąd. Cyk, jedna deska. Weź już dwa, bo okaże się, że miałeś mieć dwa i co, i będziesz znowu biegł. Dobrze jest. Teraz na pewno można zrobić lepszą dzidę. O właśnie. No jedna była potrzebna, ale nic. Kraftujemy. Mamy lepszą dzidę. Świetnie. A tą starą to mogę schować sobie. O, jest git. No moi drodzy, dziękuję wam w takim razie bardzo cieplutko za waszą obecność, za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego, moi kochani. Kończymy dzień, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że tutaj będziecie aktywni w komentarzach i na Discordzie. A teraz ja idę spać i widzimy się niedługo, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.